Pozwolę sobie tylko krótko skonkludować na naszą pierwszą część dyskusji i troszkę na chwilę wyjść z roli moderatora, ponieważ zostałem tutaj także podczas tej dyskusji wywołany jako przedstawiciel organizacji, która prowadzi badania dotyczące między innymi społecznej odpowiedzialności instytucji publicznych. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebym to teraz powiedział i zaakceptował, bo wydaje mi się, że to by mogło trochę skonkludować tą naszą część dyskusji. Otóż faktycznie nasz ośrodek prowadzi podobno najszerzej. Pytaliśmy się ekspertki i ekspertów. Oni twierdzą, że nikt do tej pory takiego badania na taką skalę nie przeprowadził. My badamy 64 instytucje publiczne w całej Polsce, we wszystkich województwach, co obejmuje urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, wyższe uczelnie oraz sądy okręgowe. I nasz raport będzie przedstawiony na początku stycznia. W tej chwili my zebraliśmy gigantyczny materiał badawczy, który obejmuje zarówno badanie dokumentów dotyczących zamówień, wywiadów z osobami odpowiedzialnymi za zamówienia w instytucjach publicznych, także z przedstawicielami firm, które są podmiotami czy partnerami tychże zamówień, ale także z samymi pracownikami. To jest wielki materiał, ale co się wyłania, taki ogólny wniosek? Otóż po pierwsze wyłania się z tego brak wspólnej polityki państwa. Znaczy okazuje się, że w Polsce nie ma standardu. Czy te instytucje funkcjonują po prostu w oderwaniu od jakiegokolwiek ustalonego standardu i to jest bardzo ten proces jest bardzo chaotyczny, kontraktowania na przykład usług ochrony czy sprzątania w instytucjach publicznych. Oczywiście, co wiąże się także z pewną ekonomizacją funkcjonowania instytucji publicznych. Myślę, że w Polsce ta koncepcja impact management, czyli wprowadzeniu mechanizmów rynkowych do zarządzania instytucjami publicznymi doszedł bardzo, bardzo, bardzo daleko i między innymi to stosowanie tylko kryterium ceny jest tego najlepszym przykładem. Dla nas, co było najbardziej szokujące dla naszych badaczek i badaczy, którzy pytali się przedstawicieli wielu instytucji publicznych, to to, że o to, czy oni w ogóle biorą pod uwagę tę społeczną odpowiedzialność, oni powiedzieli, że nie są organizacją charytatywną. I mało tego, tą odpowiedź dostaliśmy także od przedstawiciela firmy sprzątającej ochroniarskiej, który zapytał się jednej z przedstawicielek akurat spółki Skarbu Państwa, że przecież tą stawkę, którą Państwo proponujecie, no my nie zatrudnimy nikogo na etacie, a na te śmieciówki będą na głodowych stawkach i przedstawicielka spółki Skarbu Państwa powiedziała, że to jest Pana problem. My nie jesteśmy organizacją charytatywną. Wydaje się, że to jest niezrozumiałe, że w tej chwili ten proces, on psuje całkowicie, znaczy, że tutaj instytucje państwowe czy publiczne, państwowe je nazwijmy, w skrócie, one psują rynek, ponieważ okazuje się, że w tym sektorze na przykład ochrony i usług sprzątających często jest tak, że nawet ci prywatni przedsiębiorcy, którzy zapewniają dostarczanie tych usług, byliby zainteresowani zapewnieniem lepszych warunków pracy, stabilniejszych form, tylko warunki, które proponowane są przez instytucje publiczne na to nie pozwalają. To pan by przyjechał nie tylko, jeszcze głębiej, to znaczy nie dotyczy tylko, że państwo nie tworzy standardów, ale państwo polskie w ostatnich kilkunastu latach prowadziło szereg takich dużych reform, które właśnie zwiększyły zakres tej ekonomizacji, wprowadziły logikę rynkową, ekonomiczną do bardzo wielu dziedzin, w których wcześniej tej logiki nie było. Na przykład tocząca się już prawie od dekady reforma szkolnictwa wyższego jest takim przykładem. To znaczy wszystkie te reformy już przez dwie panie minister kolejne prowadzone, one idą w tym kierunku, żeby w szkolnictwie wyższym było więcej konkurencji, żeby się bardziej starali, żeby nie było zjawiska, że zasnął w panu, że nic nie piszą ci naukowcy. No, to wszystko była jakby racja wprowadzenia tej umowy. No ale skutki są takie, że wprowadzono różnego typu mechanizmy, które właśnie sprawiają, że ci rektorzy przestali być właśnie urzędnikami, a stali być takimi menadżerami po prostu. No i menadżer jest odpowiedzialny za wynik finansowy, więc on zgodnie z logiką ekonomiczną postępuje. A w logice ekonomicznej nie mieści się, nawet jest tam szereg twardych wymogów. Jakby to jest ten problem, że to nie tylko jest brak standardów, ale to jest szereg reform, które ten problem bardzo, bardzo w ostatnich latach pogłębiły i mam wrażenie, że świadomość społeczna tego faktu jest niska. I nawet jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, tak jak na przykład w kwestii podatkowej. No teraz toczy się wielka debata o niepłaceniu podatków, to już jest
jakby ten moment, kiedy opinia publiczna zaczyna się tutaj w innym kierunku skręcać. Natomiast na tamtym polu tej świadomości moim zdaniem jeszcze nie ma i to rola takich konferencji jak ta, żeby to zmienić.